pierwszej części dotknęliśmy się, że ważnego problemu wielu ludzi wierzących, mianowicie takiego rodzaju życia, które nie daje satysfakcji duchowej, nie daje takiej prawdziwej duchowej radości i nie daje odpoczynienia też w Bogu, odpoczynienia w Bogu. Powiedzieliśmy o tym, że przyczyną podstawową jest brak posłuszeństwa Bogu. I myślę, że uświadomiliśmy sobie wszyscy, że jedynym środkiem, który może to zmienić, jedynym, przynajmniej Biblia mówi o jedynym, jest właśnie Słowo Boże, które ma moc, aby wejrzeć do takich zakamarków naszego jestestwa, o których nawet my sami czasami nie wiemy, bo pozostają w ukryciu, ale Bóg je wyciąga na zewnątrz, abyśmy mogli się przekonać, co jeszcze w nas musi umrzeć. Stary człowiek musi umrzeć, żeby pojawił się nowy człowiek. Ja wiem, że to czasami brzmi jak taki slogan. Czasami słuchamy kazań o starym życiu, o starym człowieku, o nowym życiu, nowym człowieku. I bardzo niewielu ludzi staje się nowymi ludźmi dzięki temu. Chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie, że Boże Słowo nas zachęca do tego, żebyśmy usilnie się postarali, żebyśmy coś uczynili, jakiś krok uczynili. Bez tego nic się nie stanie. U nas, wśród niskopiennych górali, panuje takie powiedzenie. Jakiego mnie stworzyłeś, Panie Boże, takiego mnie masz. I siedzę sobie dalej w fotelu, zajadam chipsy i popijam Coca-Colą i cieszę się, że jestem zbawiony. Ale to nie jest prawidłowy ani prawdziwy obraz chrześcijanina. Chrześcijanin nie jest kimś takim. I teraz jest pytanie, po co te zmiany? Co mi to właściwie da? Co mi to da, że pójdę przez tą przysłowiową pustynię? Że doświadczę braku wody, braku pożywienia, zmęczenia? W duchu takie rzeczy będą się działy właśnie. Po co mi to? Co będę miał na końcu? 14 i następne wersety tego 4 rozdziału listu Hebrajczyków mówią taką oto wspaniałą rzecz. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jak Greka mówi, w porze pomagania. Czy potrzebujemy czasami pomocy? Wszyscy potrzebujemy. Gdzie jej szukamy? Chyba się nie pomylę, jak powiem, że większość z nas często jej nie znajduje. Czasami szukamy. Wykonujemy telefon. I dzięki Bogu są ludzie, którzy mówią, tak bracie, tak siostro, w tym czy w owym mogę ci pomóc. Ale wiecie co, bardzo często jest tak, że usłyszymy po drugiej stronie, no wiesz, no ale nie mam czasu, za dużo obowiązków. Albo, no nie mogę ci pomóc, bo ledwo mi starcza. I wtedy czujemy się absolutnie, absolutnie opuszczeni. A Biblia mówi,
że jeśli przystąpimy z ufną odwagą do tronu łaski, to dostępujemy miłosierdzia, czyli jest nad nami litość i znajdujemy łaskę, aby we właściwej porze pomagania przyszła pomoc. Nie musimy się rozglądać wokół. Wiemy, dokąd pójść. Ale jak pójdę do Jezusa, skoro wiem, że w moim sercu ukrywam wiele rzeczy, które mu się nie podobają? Jak pójdę do Jezusa, skoro tak naprawdę ja nie wiem, czy On chce, żebym przyszedł do Niego? Nie wiem, czy mogę. Miałem w swojej służbie pastorskiej wiele takich sytuacji, kiedy zauważyłem, że pewni ludzie nie przyjmują Wieczerzy Pańskiej. No, oczywiście jako pastor Ścibski podchodziłem później do tych ludzi, umawiałem się z nimi i pytam, zawsze zadawane to samo pytanie, dlaczego nie przychodzisz do Wieczerzy? Co jest z Twoim życiem? A, bo czuję się niegodny, niegodna, brudny, brudna. Drążyłem temat, ponieważ mam taki charakter. Jak to jesteś niebrudny? To jesteś zbawiony w połowie, czy ty, co, nogi nie zostały zbawione? Wytłumacz mi to. Na czym polega to, że jesteś brudny? A, bo wiesz, pastorze, wczoraj się tam pokłóciłam z mężem, albo wczoraj się pokłóciłem z żoną, z dziećmi. No, mówię, ale co z tego? Nie było czasu, żeby przystąpić do Chrystusa i poprosić o przebaczenie? Wiecie, co wtedy wychodzi? Wychodzi to, że stary człowiek żyje. Jest pełen pychy. Czuje się urażony. Czuje się niegodnie. On się czuje niegodnie. To jak on może pójść przed Boże oblicze? O, gdyby tak Bóg się pofatygował do niego, to by zmieniła się sytuacja. Ale co z krzyżem? Czy to nie jest tak, że Jezus się pofatygował do nas? Do nas pełnych pychy, buty, złości? Czy on przyszedł tylko do tych sprawiedliwych? Do tych miłych, sympatycznych, którzy jak go zobaczyli, powiedzieli, o fajnie, czekaliśmy na ciebie, chodź tutaj, damy ci pokarm, damy ci napój, ucieszymy się tobą. Takich było niewielu. On przyszedł do prostytutek, przyszedł do faryzeuszy, którzy chociaż na zewnątrz wyglądali na bardzo głęboko zaangażowanych w życie Boże, takimi nie byli. On przyszedł do złodziei i celników. Można wymieniać te wszystkie grupy ludzi, które nawiedził w czasie swojej 3,5-letniej służby. On zrobił wszystko, co należało zrobić. On się pochylił nad każdym. Okazał każdemu z nas łaskę, miłość, litość, dobroć. I chociaż mógł wskazać palcem i powiedzieć, wydaję na ciebie wyrok, to tym palcem wskazał na siebie i powiedział, wydaję na ciebie wyrok, ale ja poniosę konsekwencje tego wyroku. On zrobił wszystko. Jeżeli nie jesteśmy w stanie złamać naszej pychy, naszej dumy, no to nie jesteśmy w stanie przychodzić do Pana. Nie jesteśmy w stanie być z Nim w społeczności. A jeżeli to trwa długo, to nasze serca stają się twarde. I coraz trudniej te serca jest uczynić otwartymi na Słowo Boże. Dla tych, którzy doświadczają odpocznienia i pokoju, jest coś,
co dla przeciętnego człowieka nie ma żadnego znaczenia, ale dla ludzi wierzących ma znaczenie. Jest bliska społeczność z Chrystusem. Większość z nas tutaj to są ludzie, którzy ukończyli 20 lat. Kochaliście kiedyś? Byliście kiedyś zakochani? A jak byliście zakochani, to czy wyszliście za mąż za tego ukochanego, albo ożeniliście się z tą ukochaną? Nie, bo nie, to niegodne. Jak ja mogę wyjść za niego, on taki święty, a ja taka brudna. Ona taka wspaniała, a ja taki nijaki. Nie. Miłość sprawiła, że właśnie poszliśmy z tą drugą osobą przez życie. Miłość sprawia, że chcemy iść z Chrystusem przez życie. To miłość sprawia. To nie, że się boję Boga, bo On mi zrobi kiedyś krzywdę. Bo jeśli nawet ze strachu przychodzę przed Jego tron, to i tak myślę, jak ominąć Jego przykazania, jak pogodzić dobro ze złem, jak dobrze wypaść w Jego oczach, a ugrać swoje. To, czego Bóg pragnie, to Jezus powiedział bardzo wyraźnie. Jeden z faryzeuszy zadał mu to pytanie. Jakie jest największe przykazanie? Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim rozumem, czy też umysłem, jak niektóre tłumaczenia mówią, i ze wszystkich swoich sił. A bliźniego się swego jak siebie samego. Czy tak kochamy Boga? Co znaczy kochać Boga całym swoim sercem? Moje serce jest dla Niego. Mam taką ukochaną zborowniczkę, która zna takie słowo klucz i w jej ustach brzmi to niesamowicie. Pewnie będzie słuchała tego kazania i uśmieje się. To słowo brzmi ale. Będę miłowała Pana Boga swego całym sercem, ale coś tam, jakiś kawałeczek dla siebie. Bo to nie wiadomo, co ten Pan Bóg wymyśli. Całym sercem oznacza, że w moim sercu nie ma już niczego poza Nim. Niczego. Nic mnie nie wiąże z kimś, kto nie jest Bogiem. Nie pójdę za kimś, kto nie idzie za Bogiem. Nie zaprzyjaźnię się z kimś, kto nie przyjaźni się z Bogiem. Bo chcę być z Bogiem. Wtedy, kiedy się spotykam z moimi braćmi i siostrami, chcę z nimi rozmawiać o Bogu. Nie o meczu. Nie o skokach narciarskich. Nie o sytuacji politycznej, bo mnie to nie interesuje. Z nimi chcę rozmawiać o Bogu. O czym rozmawiamy, kiedy się spotykamy w gronie wierzących? Jaki temat mają nasze rozmowy? Co jest na stole? Wtedy dowiemy się, gdzie jest nasze serce. Całą swoją duszą. Dusza to jest ten element naszej osobowości, naszego jestestwa, która podejmuje decyzje. Nie podejmę decyzji, której by Chrystus nie podjął. Nie powiem tak, jeśli Chrystus mówi nie. Nie powiem nie, jeśli Chrystus mówi tak. Tak, to czasami kosztuje, to prawda. Nie zgodzę się na to, na co by się nie zgodził Chrystus. Zareaguje na to, na co by zareagował Chrystus. Ze wszystkich swoich sił. Ze wszystkich swoich sił. Czy ktoś ma siły, żeby się pokłócić?
kto wie, że nie ze wszystkich sił kocha Pana Boga. Wiecie, jak ze wszystkich sił kocham Pana Boga, już nie mam siły na nic innego. Ponieważ my jesteśmy ograniczeni. Jeżeli 100% moich sił jest dla Boga, to nie ma już sił na to, żeby się z kimś pokłócić. Nie mam już sił na to, żeby kogoś obmówić. Nie mam już sił na to, żeby o kimś źle pomyśleć. Już nie mam sił. Bardzo mnie rozśmieszają takie sytuacje, kiedy ludzie czasami różnych wywiadów mówią, że oni są gotowi na 120%. To co to jest 120%? Możesz być na 100% gotowy i tylko tyle, nic więcej. To jest pełnia. My nie mamy 120%, czyli nie mamy tych 20%, żeby je poświęcić na kłótnie, obmowy, na awantury. Mamy tylko 100%. Jeżeli wszystkie siły mamy dla Boga, to nie mamy już sił na nic innego. A szczególnie na czynienie jakiegokolwiek zła. To takie proste. To jest proste przykazanie. Ja chyba nie znajduję w Biblii prostszego przykazania. Cała moja miłość jest dla Boga we wszystkich sferach mojego istnienia. Nie dziwmy się, że druga część tego przykazania mówi, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli nie kocham Boga, nie kocham siebie. Jestem z siebie niezadowolony. Jeżeli jestem z siebie niezadowolony, nie jestem zadowolony z ludzi. No nie mogę być. Przecież oni nie mogą być lepsi ode mnie. Jak ja jestem tak zły, to jacy oni są? A więc daję im znać o tym niezadowoleniu. Jak wejdziemy do Księgi Dzieł Apostolskich, to znajdziemy tam taką ciekawą frazę. Ludzie, którzy byli niewierzący, patrzyli na chrześcijan i między sobą mówili: patrzcie, jak oni się miłują. Pomyślałem sobie kiedyś, czy dzisiaj ludzie tego świata to samo mówią o nas, chrześcijanach. Obawiam się, że nie. A dlaczego? Odpowiedzmy sobie sami, dlaczego. Mało tego, ci ludzie patrząc na chrześcijan i widząc, jak oni się miłują, nie podchodzili nawet do nich. W jakimś duchowym wymiarze bali się ich. A dzisiaj bardzo często ludzie niewierzący przychodzą do kościoła i czują się jak u siebie. Bardzo ciekawe. Słuchałem kiedyś wykładu pewnego szwajcarskiego uczonego, chrześcijanina, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, nie jest to istotne, który rozpoczął swój wykład od takiego zdania. Świat jest dzisiaj solą i światłem Kościoła. To jest odwrotność tego, jak być powinno. Całe kilka godzin jego wykładów właściwie było skupionych na tym temacie. To filozof, więc mówił trudnym językiem i trzeba było bardzo, bardzo się skupić, ale potrafił to uzasadnić. I myślę, że wielu z nas musiałoby się zgodzić z tym. Sposób, w jaki się zachowujemy, w sposób, jak traktujemy kobiety, mężczyźni, kobiety, w sposób, w jaki traktujemy dzieci swoje, to często są wzorce ze świata. Bardzo często. Ja bardzo lubię usługiwać na ślubach i na pogrzebach. Na pogrzebach mam rzadko okazję, ale na ślubach dosyć często. I zawsze po tych moich kazaniach ślubnych jest niezły
niezła zabawa, ponieważ mnóstwo ludzi przychodzi, pyta, ale do czego zmierzam? Zmierzam do takiej niezwykłej prawdy, że kiedy jest kazanie ślubne, mogę powiedzieć o tym, jak Bóg widzi małżeństwo. I ludzie otwierają szeroko oczy, często to są chrześcijanie. I mówią, my pierwszy raz słyszymy. Ja mówię, jak pierwszy raz słyszycie? Czy nie czytaliście? Czy Efezjan, rozdział 5 jest dla was zamknięty? Wzorce, które tam są podane, są absolutnie różne od wzorców tego świata. Zachęcam, przeczytajmy to w domu. Zobaczmy, jak mąż traktuje żonę, jak żona traktuje męża. Łatwo też zobaczyć, w jaki sposób oni powinni traktować swoje dzieci. Tego wszystkiego nie ma, jeśli człowiek staje przed Chrystusem, świadomy, że jest zbawiony, świadomy, że jest wybrany przez Chrystusa, świadomy, że jest poświęcony w Chrystusie, świadomy, że jest umiłowany przez Chrystusa, świadomy, że ma dziedzictwo w Chrystusie, świadomy, że Chrystus jest jego przyjacielem. O tym wszystkim mówi Słowo Boże. Ja część tylko wymieniłem takich rzeczy, które powinny nas radować. Jeśli idę do takiego Chrystusa, to czy mam się bać? Czy mam być w strachu? Czy mam być przerażony? Ktoś powie, no tak, ale Jan, kiedy zobaczył na Patmos Chrystusa, upadł przerażony. To prawda. To wszystko prawda. Ale co innego przerażenie wynikające z poznania wielkości i chwały. A co innego ufność wynikająca z faktu, że mu wierzę, że mu zawierzyłem, że się oddałem w jego ręce. I jak powiedziane jest, on mnie rozumie, on współczuje w moich słabościach. On przeszedł przez życie. Chrystus tylko w jednej rzeczy był różny od nas, a mianowicie nie popełnił grzechu. Tylko w jednej, aż w jednej. Ale tak jak my doświadczał głodu, tak jak my doświadczał bezsenności, tak jak my był zmęczony, tak jak my chciało mu się pić, był spragniony, tak jak my był opluwany czasami, opuszczony, nierozumiany, tak jak my cierpiał, słuchając, jak jego najbliżsi uczniowie kłócą się o to, kto jest najważniejszy. Mnóstwo rzeczy, które my przeżywamy, Chrystus przeżył sam. I kiedy ja do Niego przychodzę, to On wie, o czym ja mówię. On nie wie dlatego, że ja Mu to powiem. On nawet nie wie dlatego, że to już widział w moim życiu. On wie, bo sam to przeżył i wie, ile to kosztuje. Czuje ten smak. Czuje ten ból. Do kogo mam przyjść? Do człowieka, który mnie nie rozumie? Ale jeśli nie mam bliskiej społeczności z Bogiem, to muszę przyjść do człowieka. Świat mówi, idź do psychologa, idź do psychiatry. Możesz mu tłumaczyć, ale on nie wie, o czym ty mówisz. To, co on może zrobić, to zastosować regułki, których się wyuczył. Zresztą nie wiem, czy wiecie, większość psychologów i psychiatrów dlatego są psychologami i psychiatrami, że sami mieli tak duże problemy psychiczne, że szukali ratunku i poszli na te studia. Skąd to wiem? Od nich. Od tych psychologów i psychiatrów. Bo oni o tym mówią. Mam iść do człowieka, który mnie nie rozumie? Mam szukać pomocy u człowieka, który nie jest w stanie mnie zrozumieć? A nie pójdę do Chrystusa, który mnie rozumie? Ale nie mogę do Niego iść, jeśli nie żyję z Nim blisko. Jeśli nie mam odpocznienia w Nim.
Jeśli moje serce do Niego należy, jeśli mój umysł do Niego nie należy, jeśli moje siły do Niego nie należą. Jest o Nim napisane, że nam współczuje. Współczuje naszym słabościom. Jest doświadczony we wszystkim, podobnie jak my. Z wyjątkiem grzechu. Może ktoś powie, no ale no to Chrystus. No to zobaczmy w liście do Galacjan, jak to wygląda z naszego punktu widzenia. Chyba, że ktoś uważa, że Galacjanie to byli jacyś nadludzie. Ale z tego, co wiem, nie byli takimi. Galacjan 6, 1 do 10. Poczytajmy. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem w właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Co mówi nam Paweł w liście do Galacjan? Postępujcie jak Chrystus. Postępujcie jak Chrystus. A więc nie jest rzeczą niemożliwą dla człowieka wierzącego, aby był zdolny do tego, aby postępować jak Chrystus. Nie jest to rzeczą niemożliwą. Jeśli Chrystus nas we wszystkim rozumie, to czy my, nie rozumiejąc nawet naszych braci i sióstr do końca, czy możemy się nad nimi pochylić z miłością? Możemy. A nawet oczekuje się tego od nas. Co siejesz, to zbierzesz. Wierzymy w to? Ja wam powiem, że niewielu ludzi w to wierzy. I sieją, a później płaczą. Wiecie, co najczęściej ludzie sieją? Plotki. A jak je do nich wraca podwójną mocą, to płaczą. Nie jeden raz miałem takie rozmowy. Pastorze, jak ten mógł, jak ona mogła? A ja niestety wiem czasami za dużo. A jak ty mogłaś? A jak ty mogłeś? Jeżeli zasiałeś, to zebrałeś. Jak ktoś zajmuje się sianiem czegokolwiek, to wie, że wystarczy niewiele wrzucić. Ale to, co urośnie, to jest wiele razy więcej. O wiele razy więcej. Jedno ziarno pszenicy daje przeciętnie 60 ziaren. Ludzie ratunku, jedna moja plotka, a 60 na mój temat. To jest straszne. Jedna moja odmowa pomocy potrzebującemu, 60 razy mi odmówią. Czy tak być musi? Musi i nie musi.
Jeżeli będę pokutował, będę wyznawał mój grzech, to Bóg jest w stanie przerwać to. Ale jeśli będę trwał w tym, to zbiorę wszystko, co zasiałem. Jak dobry rolnik. A Biblia mówi, póki masz czas, czyń dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Czyli komu? Braciom i siostrom. Braciom i siostrom z Boże, w Kościele. Jeśli przyłapiesz kogoś na czymś złym, tak zaczyna się ten fragment, na jakimś upadku, to nie zrób z tego afery. Przykryj miłością i pociesz z napominaniem, bo właściwie tak brzmi to w języku greckim. Nie napomnij, ale pociesz z napominaniem. A wtedy się okaże, że przywrócisz tego człowieka do życia. Czy wiecie, że Kościół to jest jedyne miejsce na ziemi, gdzie ludzie mogą być szczęśliwi? To jest jedyne miejsce na ziemi, gdzie ludzie mogą się nie ukrywać, gdzie ludzie mogą mówić o tym, kim są, jakie mają problemy i nikt ich za to nie oskarży. Ja wiem, że wielu z nas pomyśla, to jest nieprawda. No, tak powiedziało, o co by się stało. Ale tak mówi Biblia. Kościół jest światłością tego świata. Tu nie ma żadnej ciemności. Światłość świata. Każdy, kto nawet nie wie, że tacy ludzie istnieją, to przed jego oczami takich ludzi Bóg postawi, aby zobaczył światłość. Miasto położone na górze. Skąd wzięło się to porównanie? Zwykle miasta były na wzgórzach. I kiedy zapadała ciemność, to nie tak jak dzisiaj mamy oświetlone ulice, to była taka ciemność, że oko wykol. Jakby człowiek w smole się pojawił. A to się dzieje też na pustyni szczególnie. I nieważne, czy miasto chce, czy nie chce, ale kiedy jest oświetlone, z natury rzeczy jest oświetlone, z daleka jest widoczne. Chrześcijanin jest też z daleka widoczny, jeśli jest oświetlony tym płomieniem Ducha Świętego. Ale to człowiek, który jest pełen pokoju, pełen miłości, pełen dobroci, przychodzący przed Boży tron z ufnością, świadomy tego, że Chrystus go zna, że Chrystus za niego złożył ofiarę, że Chrystus go kocha, świadomy tego, że Chrystus wyciąga do niego rękę i ma dla niego wszelkie obietnice, ma dla niego dziedzictwo. Czy ktoś z was kiedyś coś odziedziczył? Może ktoś taki był. A cieszyliście się? Myślę, że tak. A cieszy nas to, że możemy odziedziczyć Królestwo Boże? Kto chodzi z takim bananem uśmiechniętym z tego powodu? Jak ktoś go pyta, coś taki rozradowany. Królestwo Boże odziedziczyłem. No wariat, no. Tak. My odziedziczyliśmy Królestwo Boże. A czy myślicie, że ludzie, którym mówicie, że odziedziczyłem $1 000 000, to co oni na to? Oni widzą te pieniądze? Nie widzą ich. A Królestwo widzą? Mogą zobaczyć, jak żyjemy w Królestwie. Ty też możesz być pełen radości w Królestwie Bożym. Możesz tak powiedzieć. Może nie będziesz miał $1 000 000, ale będziesz miał dziedzictwo w Królestwie Bożym. Będziesz miał dostęp do wszelkiego bogactwa, które pochodzi od Boga. Ale czy my w to wierzymy, kochani? Czy my się tym cieszymy? Czy nas to ekscytuje? Muszę wam powiedzieć, że mnie to ekscytuje. Czasami rozmawiam z ludźmi wierzącymi, o różnych tematach się mówi. Kiedy mówimy o niebie, to tam niebo, tam na chmurce będziesz leżał, fujarkę będziesz miał. Mówię, może ty, ale nie ja.
Bo Bóg mi powiedział, że ja ziemię odziedziczę. I kto wie, czy nie twoją też. Ciebie już nie będzie, ty będziesz tam w odpowiednim miejscu, a ja będę właścicielem twojej ziemi. Haha. I co ty na to? Nawet patrząc na was, widzę, że też nie wierzycie za bardzo. No tak, Biblia mówi, że my ziemię odziedziczymy. Ci się odziedziczą ziemię, czy tak? To jest jedno z błogosławieństw. Jaką ziemię? No przecież nie tą, którą dzisiaj w Jorocie nie możecie kupić, bo jej pewnie nie kupicie, bo was nie stać, bo są inni, którzy są bogatsi. Ale Jezus nie mówi o tej ziemi. Jezus mówi o nowej ziemi. Ci się odziedziczą ziemię. Ja chcę na tej, chcę być tym, który odziedziczy ziemię. Uważacie, że mamy żyć iluzjami? Nie. Przeczytałem Biblię, przemyślałem ją, próbowałem ją obalić. Nie da się. Nie ma takiej możliwości. Wszystko, co w niej jest napisane, jest prawdą. Pamiętam taką śmieszną rozmowę, którą przeprowadziłem kiedyś z pewnym człowiekiem i on mi mówi tak, no to wy tam w tą Biblię wierzycie, a tam jest napisane, że Adam i Ewa jabłko zjedli. Gdzie to tam? W tej wysokości geograficznej, szerokości geograficznej jabłka nie rosną. No i on, proszę bardzo, masz Biblię, znajdź mi, gdzie to jabłko tam jest. Wiecie, że nie był w stanie znaleźć tego jabłka i był tak zadziwiony, nie był w stanie zrozumieć, jak tego jabłka tam nie ma, skoro on wie, że jest. Ludzie żyją iluzjami. Nie znają Słowa Bożego. To jest prosty przykład, może śmieszny. Ale jeśli Słowo Boże jest prawdą, to jest prawdą od pierwszej do ostatniej strony. Nie jest prawdą tylko na stronie 50 i 80. A reszta to nie wiadomo, o co chodzi. Jeśli Bóg posyła słowo, to ono się spełni. Zawsze. I czy będziemy w to wierzyli, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ja tam wolę być po stronie tych, co wierzą. To jest mądra decyzja. Czy wiecie, że nawet niewierzący mają szansę? Dam wam przykład. Któregoś dnia Bóg mówi do Noego: zbuduj arkę. Ja skrócę ten temat. I Noe budował arkę. Wyliczono, że trwało to około 120 lat. Chociaż spotkałem się też z takim wyliczeniem, które mówi o 300 latach, ale myślę, że to było, przepraszam, jednak 120 lat. Co przez te 120 lat się działo? Wiecie, co to jest 120 lat? To jest 120 lat. Facet buduje na środku pustyni łódź. Przychodzili ludzie, pytali, co ty robisz, Noe? Bóg powiedział, że zaleje świat. No głupiś ty, głupiś. No. Jak Bóg takie rzeczy może mówić? Bóg nas kocha. W tamtym czasie nie było na świecie ludzi, którzy by kwestionowali istnienie Boga. Ludzie bardzo dobrze wiedzieli, że Bóg istnieje, ale nie chcieli Go słuchać. I przez 120 lat, przez kilkanaście godzin na dobę, Noe głosił Ewangelię. Ale nie słyszymy, żeby ktoś się nawrócił. Nie ma takiego świadectwa. Nie ma ani jednej osoby, która by przyszła do Noego i powiedziała, wiesz, przekonałeś mnie, weź mnie do arki. Może ktoś powiedzieć, no dobrze, ale gdyby taka się osoba znalazła, Bóg powiedział, że tylko on. A jak było z Sodomą i Gomorą? Abraham został uświadomiony, że ma być zniszczone jedno i drugie miasto. I mówi, ale gdyby tak 50 było wierzących, nie zniszcza. A 40? I tak, kiedy zszedł do 10 i zobaczył, że też nie byłoby zniszczenia, to już o więcej nie pytał, nie śmiał. Bo wiedział, że tam nie ma ani jednego wierzącego.
I tak Słowo Boże, wypowiedziane przez Boga i w jednym i w drugim przypadku, mówimy o przykładach, spełniło się. Ale nie spełniło się w sposób taki, że Bóg objawił swój zły charakter. Tylko Bóg pokazał w przypadku Abrahama, że tam naprawdę nie ma nikogo, kto chciałby nawet być uratowany. A w przypadku Noego ludzie mogli być uratowani, ale nikt nie złożył nawet propozycji Noemu, żeby może go wziął też na tę łódź. I może w chwili, kiedy już powódź nastała, ludzie oblegali arkę. I może Noe by kogoś przyjął. Ale jest powiedziane, że to Bóg zamknął za nim. A jak Bóg zamknął, to już się nie dało otworzyć. Bo nie było ani jednego wierzącego. Bracia i siostry, kończąc. Czy jesteśmy wierzący? Jeśli tak, to nie pozwolimy na to, żeby grzech ukradł nam Słowo Boże. Nie pozwolimy na to. Nie dlatego, że ja tu dzisiaj stoję przed wami. Ja tu jestem nieistotny. Możecie sobie wyobrazić, że mnie tu nie ma. Słowo Boże mówi dzisiaj do nas, wszystkich. Czy przejmiemy się Słowem Bożym? Czy zobaczymy, że Słowo Boże ma moc, ma siłę? Czy uwierzymy, że możemy żyć inaczej? Czy zapragniemy społeczności z naszym Panem tak głębokiej, jakiej nigdy wcześniej nie mieliśmy? Czy chcemy przyjść do Niego, przychodzić do Niego nieustannie i doświadczać Jego miłości, aby tę miłość innym później zanieść? Bo nie da się tej miłości zatrzymać. Człowiek chce się tym dzielić. Człowiek chce to dawać innym. Bo szczęśliwy jest, że Bóg go kocha. Szczęśliwy jest, że on kocha Boga. I pragnie, żeby inni mogli być uratowani. Bracia i siostry, niech Słowo Boże stanie się w życiu każdego z nas tym, czym być powinno. Środkiem do przemiany. Środkiem do otwierania oczu, środkiem do pokoju, do zwycięstwa, środkiem, który prowadzi do Chrystusa. Amen. Amen. Amen.